to przypadek. Ale potem już nie. To nie samobójstwa. Coraz więcej wskazuje na to, że Władimir Putin jest gotów poświęcić dowolną liczbę ludzi, aby tylko osiągnąć założony przez siebie cel. Natomiast każdy, kto mu się sprzeciwi lub stanie się dla niego niewygodny, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. I uwierzcie mi, że utrata prominentnego stanowiska, majątku czy też innych dóbr doczesnych to tak naprawdę najmniejsze zmartwienie tych, którzy towarzyszowi Władimirowi mocno podpadną. Pewnie właśnie dlatego na wielu przedstawicieli rosyjskich elit padł blady strach. Gdy z miesiąca na miesiąc pojawiają się w mediach kolejne informacje o nagłych zgonach wśród naukowców, biznesmenów lub urzędników państwowych, czy też wojskowych, z których wielu zaledwie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy straciło życie w co najmniej dwuznacznych okolicznościach. Ku 6 rosyjskich biznesmenów postanowiła nagle popełnić samobójstwo, zabijając najpierw własne rodziny. Pozostawiających sporo pytań i budzących z tego powodu liczne teorie spiskowe. Bo jak inaczej można określić na przykład upadek z otwartego na 6 piętrze okna szpitalnego podczas palenia papierosa, czy też potknięcie się i skręcenie karku na schodach? A takie, mówiąc w cudzysłowie, wypadki okazują się być niemal przejawem miłosierdzia w porównaniu z innymi zdarzeniami, które ostatnimi czasy przytrafiają się znanym i w większości wyjątkowo majętnym Rosjanom. Płatny zabójca sam wybiera metodę wykonania zadania. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego mrożącego krew w żyłach materiału, chciałem Wam niezwykle gorąco podziękować za pozostawione komentarze, łapki w górę i za subskrypcję tego kanału. Dzięki poświęconej przez Was chwili jeszcze bardziej motywujecie nasz zespół do dalszej ciężkiej pracy, za co z góry Wam bardzo dziękujemy. Oczywiście zapraszam Was również na zakupy w naszym sklepie. Myślę, że zawsze coś tam dla siebie znajdziecie, a jeśli nie dla siebie, to może dla najbliższych, na przykład z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Koniec na dziś z tą autopromocją, bo jeszcze i ja komuś się narażę. A teraz zajmijcie gdzieś wygodne i bezpieczne miejsce, żeby nikt ani nic nie przeszkodziło lub nie przestraszyło Was podczas oglądania tego naprawdę mocnego materiału. Wspomniana przeze mnie przed chwilą wiadomość dotycząca śmierci prezesa zarządu największej firmy naftowej w Rosji Łukoil, niejakiego Rawiła Maganowa, jest tym bardziej kontrowersyjna, że w oficjalnym komunikacie państwowej agencji RIA Nowosti podano, że 67-letni mężczyzna zmarł w wyniku długotrwałej choroby. Natomiast w innej rosyjskiej gazecie napisano o samobójstwie, które rzekomo popełnił 1 września 2022 roku. Informacje o jego zgonie były zatem sprzeczne, co jeszcze bardziej wzbudziło wątpliwości u wielu ludzi. Zresztą zachodnie media szybko wychwyciły te rozbieżności, sugerując, że ktoś mógł mężczyźnie pomóc. Faktem jest, że szef rady dyrektorów tego rosyjskiego koncernu zginął w wyniku odniesionych obrażeń po tym, jak o zgrozo, według śledczych, potknął się lub pośliznął, paląc papierosa i na swoje nieszczęście wypadł z otwartego okna znajdującego się na 6 piętrze moskiewskiego centralnego szpitala klinicznego, uznawanego za placówkę medyczną dla rosyjskich elit. To dopiero pechowiec. Niech mu ziemia lekką będzie. Co równie zastanawiające w jego śmierci, to fakt, iż był kolejnym menadżerem wysokiego szczebla związanym z koncernami energetycznymi, który zmarł w ostatnich kilkunastu miesiącach na terenie Rosji lub poza jej granicami. Ale każdy człowiek, a tym bardziej każdy Rosjanin, będzie w stanie rozróżnić patriotę od śmiecia i zdrajcy i po prostu wypluć go jak muchę, która przypadkiem wleciała do ust. Po prostu wypluć go. Bowiem tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę w styczniu 2022 roku samobójstwo miał popełnić 60-letni Leonid Szulman, szef jednej ze spółek należących do Gazpromu. Następnie 25 lutego znaleziono pod garażowym sufitem martwego Aleksandra Tuljakowa, zastępcy dyrektora jednolitego Centrum Rozliczeniowego Gazpromu do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego. Ponoć obok denata miał leżeć list pożegnalny, którego treść nie została ujawniona. Na początku marca ubiegłego roku potentat naftowy i gazowy ukraińskiego pochodzenia, 66-letni Michał Watford, został także odnaleziony martwy w garażu swojego domu zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii.
Według brytyjskiego Guardiana śledczy wciąż badają tą sprawę, ponieważ wydaje się ona być mocno podejrzana i nie wykluczają, że wcale to nie było samobójstwo. Inną osobą związaną z Ukoilem, która opuściła ten świat w równie, a może i bardziej spektakularny sposób jak wspomniany Maganow, był dyrektor generalny rosyjskiego koncernu naftowego i zarazem miliarder Aleksander Subodin. Okazuje się, że jemu zaszkodziło leczenie choroby alkoholowej u zaprzyjaźnionego szamana i jego żony, z których usług korzystał ponoć dość często, ale najwyraźniej tym razem poszło coś zdecydowanie nie tak, bo owszem, terapia okazała się nad wyraz skuteczna. Tak. Но стало ли легче от этого пациенту, который из-за злодейской халатности пришел в себя в самом разгаре серьезной операции? Судьба жуткого врача неизвестна и по сей день. Остается надеяться, что он получил по заслугам. Pacjent już nigdy nie będzie miał pociągu do alkoholu, ale i wszystkiego innego, bowiem po zażyciu specyfiku z jadu ropuchy doznał rozległego ataku serca i zmarł. Rosyjskie media całą winą obciążyły znachora, stwierdzając, że samozwańczy uzdrowiciel praktykował rytuały oczyszczenia, posługując się różnymi metodami, jak na przykład używanie trujących ropuch, krwi kogutów lub przywoływania duchów. Co również może zaciekawić dziennikarze portalu Nowaja Gazeta Europa, bardzo szybko po nagłej śmierci wielu osób powiązanych z sektorem energetycznym przypomnieli opinii publicznej, iż w marcu 2022 roku Rada Dyrektorów koncernu Lukoil publicznie opowiedziała się za zakończeniem wojny na Ukrainie, wzywając do natychmiastowego zakończenia konfliktu zbrojnego, co z pewnością stanowiło swoisty policzek dla Putina i kremlowskich władz. I prawdopodobnie również ten artykuł, sugerujący w delikatny sposób, jaki mógł być faktyczny powód śmierci tych osób, sprawił, że w lutym 2023 roku moskiewski sąd pozbawił to chyba ostatnie niezależne w Rosji czasopismo licencji uprawniającej do dalszej działalności. Sprawy tych rosyjskich, wyjątkowo specyficznych zgonów to jednak nie jedyny dowód na to, że rosyjski aparat państwowy jest bezduszną machiną, nie mającą kompletnie żadnych, ale to żadnych skrupułów, o czym zresztą zdecydowanie wiele osób mogło się przekonać. Ale bardzo obrazowym przykładem tego, że tamtejsze sądy oraz funkcjonariusze służb ślepo wykonują polecenia góry, bez jakichkolwiek skrupułów, jest sprawa 54-letniego naukowca z dziedziny fizyki Dmitrija Kolkera. Otóż na polecenie rosyjskiej prokuratury oficerowie FSB zabrali tego człowieka ze szpitala w Nowosybirsku, pomimo, że chorował na nowotwór trzustki. Po aresztowaniu został on przetransportowany samolotem do Moskwy i osadzony w tamtejszym więzieniu. Postawiono mu zarzuty o zdradę stanu, które zostały oparte na rzekomym wyjawieniu poufnych danych podczas prowadzonych w Chinach wykładów, pomimo, że treść ich została wcześniej zaakceptowana przez rosyjskie służby. Niestety najwyraźniej komuś to nie wystarczyło i zaledwie po kilku dniach zatrzymany zmarł w areszcie. Z pewnością więc zatrzymanie wpłynęło na pogorszenie się jego i tak nie najlepszego stanu zdrowia oraz ostatecznie jego śmierć. Ale władza uznała, że to i tak nie wystarczy. I tak bardzo chciała wymazać pamięć o tym naukowcu, że usunęła nawet pomnik postawiony spontanicznie z inicjatywy ludzi z nim związanych. Kolejnym rosyjskim uczonym, który został wręcz zamęczony przez rodzimy wymiar sprawiedliwości, był 81-letni Walerii Mitko, którego Federalna Służba Bezpieczeństwa także oskarżyła o zdradę stanu. Jak informowały rosyjskojęzyczne media, był on twórcą Arktycznej Akademii Nauk, którą przez lata kierował. W lutym 2020 roku naukowiec został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej. Jeszcze zanim sprawa trafiła do sądu, umieszczono go w areszcie domowym. Ostatecznie z powodów problemów z sercem zmarł na zawał i tu należy chyba dodać, że ostatnimi czasy to wyjątkowo częsta dolegliwość u prominentnych Rosjan, podobnie zresztą jak i z tak zwanymi seryjnymi samobójcami. Obrońcy profesora stwierdzili, że Walerii Mitko stał się kolejnym naukowcem zamęczonym przez rosyjski system represji i zmarł oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił. Agencja Reuters podała w jednym ze swoich artykułów, że w ostatnich latach wielu rosyjskich naukowców zostało zatrzymanych w związku z zarzutami o rzekome przekazywanie wrażliwych danych obcokrajowcom. Krytycy Kremla uważają, że przyczyną tych aresztowań często jest bezpodstawna paranoja. I dobrym tego potwierdzeniem są chociażby zatrzymania w ciągu ostatnich kilku miesięcy trzech kolejnych naukowców zajmujących się aerodynamiką
Anatolija Masłowa, Aleksandra Szyliuka i Waleria Zwignicewa. Co również może Was zaciekawić, to właśnie oni są odpowiedzialni za powstanie i rozwój rosyjskich, w cudzysłowie niepowstrzymanych, pocisków Kinżał. Na ich nieszczęście ukraińska obrona powietrzna unieszkodliwiła kilka takich rakiet 40-letnimi patriotami. Najprawdopodobniej właśnie z powodu niesatysfakcjonującej Putina skuteczności pocisków uwięziono ich pod zarzutem popełnienia przestępstwa z najpoważniejszego artykułu kodeksu karnego odnoszącego się do wspomnianej już wcześniej zdrady stanu, co zresztą wywołało niemały niepokój wśród środowisk naukowych. W liście otwartym członkowie Syberyjskiego Oddziału Instytutu Mechaniki Teoretycznej i stosowanej Rosyjskiej Akademii Nauk z siedzibą w Nowosybirsku napisali, że aresztowania mają zatrważający wpływ na ludzi prowadzących badania, sugerując przy tym, że każdy wykład, artykuł lub raport może doprowadzić do oskarżeń o zdradę stanu i w tej sytuacji nie tylko obawiają się o los kolegów, ale po prostu nie wiedzą, jak dalej mają wykonywać swoją pracę. Pomimo, że stanęli oni w obronie zatrzymanych, podając również jako argument fakt, iż ich kompetencje oraz reputacja zawodowa pozwalały im bez trudu znaleźć wysoko płatną i prestiżową pracę za granicą, to pomimo tego nie opuścili swojej ojczyzny, poświęcając życie służbie rosyjskiej nauce. Ot, Włod taki tam błędzik popełnili, oby tylko faktycznie nie poświęcili swojego życia w pełni tego słowa znaczeniu. Tym bardziej, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że owszem, wie o liście otwartym od syberyjskich naukowców, ale stwierdził, że sprawa należy do kompetencji służb bezpieczeństwa i odmówił dalszych komentarzy. Pytanie zatem, ile uda się im przeżyć bez zawału lub samobójstwa, skoro większość z tych, którzy narażą się w jakikolwiek sposób władzy, kończy marnie. Sytuacje ze wspomnianymi naukowcami sprawiają i tak wrażenie mniej szokujących niż historie, które usłyszycie teraz. Otóż niejaki Paweł Antow, rosyjski prawnik i zarazem biznesmen, zmarł po upadku z trzeciej kondygnacji hotelu w Rajagada w Indiach. Jego prywatnym biznesem był zakład przetwórstwa mięsnego o nazwie Władimir Standard, dzięki czemu zgromadził fortunę szacowaną na około 140 milionów dolarów jeszcze w 2019 roku i trafił na listę najbogatszych rosyjskich pracowników państwowych magazynu Forbes. Jak poinformowała media lokalna policja, do śmierci Antowa doszło dwa dni po tym, jak jeden z jego towarzyszy podróży, niejaki Władimir Bidenow, został znaleziony martwy w tym samym hotelu w swoim pokoju, otoczony pustymi butelkami po alkoholu. Według lokalnych śledczych Bidenow doznał udaru mózgu, podczas gdy Antow, będąc w depresji, popełnił samobójstwo skacząc z trzeciego piętra. Przynajmniej takie informacje na podstawie uzyskanych danych przekazało BBC. I może faktycznie dałoby się nawet jakoś w to wszystko uwierzyć, gdyby nie drobny szczegół, a mianowicie Antow był członkiem putinowskiej partii Jedna Rosja i przewodniczył Komisji do Spraw Polityki Rolnej, Zarządzania Przyrodą i Ekologii. A według BBC w czerwcu Antow skrytykował rosyjski atak rakietowy na blok mieszkalny w Kijowie, w którym zginął mężczyzna, a jego 7-letnia córka i żona ranione cudem przeżyły. Najwyraźniej wówczas pod wpływem emocji zamieścił on w social mediach komentarz, w którym krótko stwierdził, że niezwykle trudno nazwać to wszystko inaczej niż terrorem. Wiadomość została przez niego szybko usunięta, a Antow napisał w mediach społecznościowych, że popiera Putina i jego inwazję, tłumacząc się przy tym, że zamieszczony wcześniej post był wyjątkowo niefortunnym nieporozumieniem, w którym przypadkowo opublikował wiadomość od osoby, z którą się po prostu nie zgadzał. Najwyraźniej jednak te tłumaczenia nie pomogły, bo przyznacie, iż te zgony wydają się równie zagadkowe, jak w przypadku innych osób, które odważyły się na krytykę Władimira Putina i podejmowanych przez niego decyzji. Fatalnie skończyła także 23-letnia rosyjska modelka, niejaka Greta Wedler, która określiła w mediach społecznościowych rosyjskiego prezydenta Władimira Putina mianem psychopaty. Ciało tej kobiety zostało znalezione w walizce w bagażniku samochodu po ponad roku od jej zaginięcia, chociaż w tym konkretnym przypadku po kilkunastu miesiącach do zbrodni przyznał się jej chłopak Dmitrij Korowin. Następnym dającym mocno do myślenia przypadkiem świadczącym o tym, że ani majątek, ani sława, ani wcześniejsze zasługi, ani nawet opuszczenie Federacji Rosyjskiej nie zapewnia osobom uznanym przez Kreml za wrogie, jest Wiaczesław Taran,
który był owszem miliarderem handlującym kryptowalutami i mieszkającym na terenie księstwa Monako, ale mającym także powiązania ze służbą wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej i, jak wynika z ustaleń brytyjskiego Daily Mail, należał do zagranicznej agencji szpiegowskiej, w której odpowiadał za pranie rosyjskich funduszy za pośrednictwem systemu operacji kryptowalutowych, dopóki się komuś nie naraził. W oszczędnym komunikacie wydanym przez lokalną policję na próżno było szukać informacji o możliwej przyczynie katastrofy maszyny, którą leciał feralnego dnia. Jego śmigłowiec rozbił się około 13, uderzając w zbocze góry, a oprócz tarana zginął doświadczony 35-letni francuski pilot. Gdy na miejsce zdarzenia przybył zastępca prokuratora, przekazał on jedynie mediom, że nie może wykluczyć udziału osób trzecich oraz że trwa dochodzenie. Ta zagadkowa katastrofa helikoptera to tylko kolejne z wielu zdarzeń, jakie dotykają rosyjskich bogaczy lub ludzi z kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Wciąż rosnąca liczba podejrzanych zgonów wśród wpływowych i znanych ludzi powiązanych w mniejszym lub większym stopniu z Moskwą rodzi coraz więcej pytań, bowiem stały się one tak częste, że wątpliwe jest, aby mogły być jedynie zrządzeniem przypadku. Na początku tego roku zmarł także 43-letni dyrektor zarządzający do spraw przemysłu lotniczego Korporacji Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki Igor Nosow. W maju 2021 roku objął on stanowisko, a już na początku 2022 roku zmarł. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano udar. Niezbyt długo rządził w tej samej firmie 39-letni Iwan Peczorin. Wypadł on ze swojego luksusowego jachtu w pobliżu przylądka Ignatiewa na Morzu Japońskim, a dwa dni później, czyli 12 września 2022 roku, jego zwłoki wyłowiono z wody. Głównym zadaniem Peczorina było zmodernizowanie rosyjskiego przemysłu lotniczego, a za swoje postępy miał odpowiadać bezpośrednio przed Putinem. Do tragicznego zdarzenia doszło również w marcu 2022 roku, gdy ciała rosyjskiego miliardera Wasilija Mielnikowa i jego rodziny znaleziono w jego luksusowym mieszkaniu w Niżnym Nowogrodzie. Według rosyjskich dziennikarzy firma oligarchy miała bardzo poważne problemy związane z nałożonymi na Rosję zachodnimi sankcjami i dlatego mężczyzna, stojąc na skraju bankructwa, dokonał tak makabrycznego czynu, zabijając całą swoją rodzinę, po czym odebrał sobie życie. Chociaż nie muszę wam pewnie wyjaśniać, że według zeznań wszystkich krewnych i przyjaciół, nikt z nich absolutnie nie wierzył w przedstawioną oficjalną wersję tych zdarzeń. A nawet wręcz sugerowano, że za brutalnymi zabójstwami stoją rosyjskie służby. Dziwnym trafem w bardzo podobny sposób wyglądała kolejna tragedia, która dotknęła rodzinę następnego rosyjskiego milionera, Siergieja Protoseni, powiązanego z gigantem gazowym Nowatek. W kwietniu na terenie willi w hiszpańskim Lloret de Mar na miejscu zbrodni policja odkryła zwłoki Rosjanina, a także ciała jego żony i córki. Pierwsze ustalenia śledczych wskazywały na to, że Rosjanin zamordował obie kobiety, a później popełnił samobójstwo. Lecz wkrótce okazało się, że policja zakwalifikowała to przestępstwo na potrójne zabójstwo z próbą upozorowania poszerzonego samobójstwa. Także w tym przypadku kilku przyjaciół rodziny publicznie stwierdziło, że w rzeczywistości całą trójkę zamordowali nieznani sprawcy i nikt z osób znających członków zamordowanej rodziny nie wierzy w to, że było inaczej. Natomiast w lutym 2023 roku rosyjskie media przekazały informacje o śmierci Mariny Jankiny. Ciało szefowej dyrekcji wsparcia finansowego Ministerstwa Obrony Rosji dla Zachodniego Okręgu Wojskowego zostało znalezione na chodniku przed jednym z wieżowców w Petersburgu. Kobieta ta od września 2021 roku pełniła funkcję szefowej dyrekcji wsparcia finansowego Ministerstwa Obrony Rosji dla Zachodniego Okręgu Wojskowego. Wcześniej pracowała w Federalnej Służbie Podatkowej. Była również zastępcą przewodniczącego Komisji do Spraw Stosunków Majątkowych w Petersburgu. To rzekome samobójstwo stanowi kolejny w ostatnich miesiącach przypadek niewyjaśnionej śmierci osoby, która miała jakiś związek ze służbami specjalnymi lub przemysłem zbrojeniowym w Rosji. 13 lutego bieżącego roku w mediach pojawiły się informacje o śmierci generała dywizji Władimira Makarowa, który we wcześniejszych latach był szefem głównej dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej do spraw zwalczania ekstremizmu. Jak podała rosyjska agencja TASS, jego ciało zostało znalezione we wsi Golikowo pod Moskwą.
Nie powiem, żeby mnie również jakoś przesadnie zaskoczyła ostatnia śmierć rosyjskiego wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, 47-letniego Piotra Kuczerenko, który nagle zmarł na pokładzie rządowego samolotu wracającego z Kuby, o czym poinformowała w ostatnią niedzielę służba prasowa rosyjskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kuczerenko miał źle się poczuć na pokładzie samolotu, którym rosyjska delegacja wracała z podróży służbowej na Kubę. Samolot wylądował niemal natychmiast na najbliższym lotnisku, gdzie lekarze próbowali udzielić pomocy wiceministrowi. Jego życia nie udało się jednak uratować, jak donosiła kremlowska agencja informacyjna TASS, nie podając przy tym oficjalnej przyczyny zgonu. Pytanie brzmi, czym tym razem on sobie nagrabił, że spotkała go taka, a nie inna kara? Podsumowując dzisiejszy materiał, śmierć tych wszystkich ludzi uzmysławia nam, jak małym i nic nieznaczącym trybikiem w bezdusznej machinie zwanej Rosją jest pojedyncza jednostka. Szczególnie gdy rządzący nią ludzie okupujący najwyższe szczeble władzy to bezwzględni i wyrachowani agenci dawnego KGB. Tu siekiera, tam broń, wszyscy i tak nie żyją. Jedna śmierć, może dwie, to przypadek. Ale potem już nie. To nie samobójstwa. Którzy nie cofną się przed niczym, byle tylko osiągnąć wyznaczone sobie cele i wciąż pozostając bezkarnymi katami dla swoich ofiar. Zakładając więc, że większość z tych nieżyjących osób wyrażała w mniej lub bardziej dosadny sposób dezaprobatę dla wojny lub tego, co robi kremlowska wierchuszka, osobiście uważam, że za sporą częścią wspomnianych tragedii, jeśli nie za wszystkimi, stoi jeden decydent lub bardzo wąska grupa ludzi chcąca rozgrywać Rosję i świat na swoich zasadach. Kto? Myślę, że nie muszę tego dodawać. Wiecie doskonale sami. Tyle na dziś mrocznych spraw. Mam nadzieję, że was bardzo nie przestraszyłem, bo jeśli tak, to pogoda dopisuje, więc śmiało można odreagować na spacerze z bliskimi sercu ludźmi. Byle tylko nie z kremlowskim włodarzem, bo taki spacer mógłby się skończyć różnie. Dziękuję wam za dzisiejszą uwagę. Cześć i do następnego materiału.